Hej, z tej strony Deku i kontynuuję przygody w Days Gone, a gra nas cofnęła tutaj mały kawałek do tyłu. Zobaczmy. Ale na szczęście mamy naszego nowego baseballa. I coś tutaj chyba nic więcej nie było do podniesienia, więc wsiadamy na motor i jedziemy dalej. To nic nadzwyczajnego, wiesz? Przepraszam, ale chyba nie kumam. Nie mieć żadnych zdjęć. Żony, rodziny. Tak? Dlaczego tak mówisz? Swego czasu wszyscy używali smartfonów. Tam były nasze zdjęcia. Kiedy padły nadajniki, te wszystkie chmury danych, to nasze zdjęcia zniknęły razem z nimi. Tak, chyba nigdy o tym nie myślałem. Moja żona, Kerry, jej ojciec był fotografem. W starym stylu. Ciemnia, chemikalia, cały kram. Był zbyt uparty, żeby pogodzić się z erą cyfryzacji. Gdyby nie on, ja też nie miałbym żadnych zdjęć. Szczerze ich nienawidziłem. Komórek, znaczy się. Miałem wrażenie, że wszyscy łażą z nosami wklejonymi w te zasrane ekrany. Nigdy nawet nie miałem komórki. Ciekawe, jak ci się to udało? Robiłem jako mechanik. Miałem własny zakład. I chyba ostatni telefon stacjonarny w Farewell. Co słychać, żołnierzu? Teraz za wszystko zapłacisz. Chuj, poważnie to wszystko traktujecie. Pułkownik myśli, że motywacja i dyscyplina mogą zdziałać cuda. Dalej, rusz to dupsko. Szybciej, już nie dam rady. No ruchy! I to ma być ta motywacja? Na południowej stronie wyspy mamy obóz roboczy. Dla niezdolnych do służby. Niektórzy wymagają dodatkowej zachęty. Tak. No już, za mną. Tak jest. Ustaw się z innymi. Powodzenia, St. John. Do ciebie też się dobrał. Nie war. Ej, stary. Dobrze cię znowu widzieć. St. John, tak? Syn kaznodziei. Taylor, co ty tak ciągle pieprzysz o tym synu kaznodziei? Ja sobie robię. Jak ci poszło? Z czym? Z tą babką, której szukałeś, co się z wami woziła. Źle. Dawać błyskotki, zegarki i inne badziewie. Dalej, do wora. Jasne, stary, jak tam chcesz. Chyba cię pogięło. Rekruci nie mają rzeczy osobistych. Poza tym ten szajs i tak jest rozkradany. No już, wyskakiwaj. No jasne, ktoś ukradnie nam szajs. Nie pierdol, gościu. Baczność! Spocznij. Nie chcemy żadnych gości. Jesteście tu, bo was zaproszono. Zwerbowano przez naszych ludzi. Odpowiadając mi, podajecie najpierw nazwisko, a potem imię. Jakoś sobie radzę, jak inni. Nazwisko. Kurwa. Atkins. Crystal. Sir. Ilu ludzi zabiliście? Wcześniej czy po tym? Odpowiedzcie. Jeb się! Wszyscy robiliśmy rzeczy, które nam ciążą. Żeby przeżyć. Przetrwać. Wszechmocny to rozumie. Wszechmocny nam przebacza. Ale tu... Na twarzy tej kobiety widzę znamiona szatana. Więzienne tatuaże. Dowód na to, czym kiedyś była i wciąż jest. Właśnie tacy ludzie jak ona, słudzy szatana, sprowadzili na nasze głowy gniew wszechmocnego.
zabrać ją do obozu. Co to? Jeb się! Wszyscy się jebcie! Gównożercu, no chodź, paniusiu, idziemy! Gdzie te łapy? Ruchy! Odbij ode mnie! A co z nim? A wy co? On też ma dziary. Taylor, wait. No i nie, sir. Ja nigdy nie siedziałem. Nigdy nikogo nie zabiłem, nic z tych rzeczy. Siedzieliście w syfie kawał czasu? To znaczy, ja wiem, jak się strzela. Mój tata brał mnie na polowania, jak byłem mały. W obozie przy Klimat Falls, a potem... A z wami jak, synu? Znacie się na broni? St. John, Deacon. Tak, znam się na broni. Jesteście włóczęgą. Wystawcie prawe ramię. Dziesiąta Górska. Irak. Afganistan. Wasze zasługi, tylko nie kłamcie. Rozpoznam. Byłem raz. Zasługi miałem, nienawidząc każdej zasranej chwili. Kłamstwem się nie skalacie. Brawo! Podnieście prawą rękę. Czy solennie przysięgacie wspierać nową konstytucję naszych Stanów Zjednoczonych, broniąc jej przed wrogiem, znanym i obcym, świadczyć jej zapisom, szerzyć je i być bezwzględnie posłusznym rozkazom? Pytam, czy przysięgacie? Przysięgam. Rozejść się! Chodźcie ze mną. Ostatnio kapitan Corey nie sprowadza zbyt wielu rekrutów. Musi mieć o was wysokie mniemanie. No, siedziałem w syfie spory kawał czasu. Dobrze znacie się na świrusach? Tak jest. Znaczy się, wiem tyle co wszyscy, sir. Super, super. Chodźcie tu. Lekarz rzuci na was okiem. Lekarz, powiadacie? Całkiem nieźle. Puls silny. To paskudne oparzenie. Co się stało? A, miałem przygodę z kominkiem. Kominkiem, co? Kto to opatrzył? No ja. No stamal. W sumie nieźle. Dzięki. Tylko nie zdejmuj, bo stracisz ramię. Łapiesz, amigo? Tak, łapię. Tylko przyjdź do mnie z tym za kilka dni. Kumam. I jak? Facet się nadaje. Lara bien. Wyskakujesz do syfu? Nie, doktorze. Ja tiene novia. Jest już zaklepany. Niech zgadnę. Wiedźma z Wyspy Magów. Vaya con Dios. Powodzenia. Idziemy, synu. Normalnie nie toleruję niesubordynacji, zwracania się do oficera per wiedźma. Ale robię drobne wyjątki w przypadku co bardziej ekscentrycznych oficerów. Tak jest. Robię wyjątki, ponieważ wszyscy żyjący mają nadal rolę do odegrania. Wierzycie w Boga, St. John? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A zatem najwyższa pora pomyśleć. Bóg ma wobec nas plan, a moim planem jest to. Nie rozumiem. To miejsce. Miałem wizję, nie starotestamentową, nic z tych rzeczy, żadnych rydwanów ognia czy płonących krzewów. Po prostu obudziłem się pewnego ranka, jeszcze zanim boska plaga spadła na świat i wiedziałem, że to jest moje miejsce na ziemi. Crater Lake, a Wyspa Magów? Nazywam to Arką. Znasz może historię Arki Noego? Tak, znaczy się, tak jest. Znaczy, chyba wszyscy ją znają. W istocie. Bardzo mało ludzi czytało Biblię albo Księgę Objawienia. Ma pan na myśli Księgę Rodzaju? Znaczy, historię Noego, to ona jest z Księgi Rodzaju, sir. Tak, oczywiście. Dobra, synu, trzeba was obstalować. Synie, czemu nie? Wiesz, nie stoimy najlepiej z mundurami, przyznaję z bólem, ale chyba coś tam... O, jest.
Przemierzcie to. Całkiem nieźle leży. Ja to wezmę. Nie chcę się kłócić, ale dał mi go stary przyjaciel. Stary przyjaciel? Niewielu już takich zostało, co? Niewielu, racja. Dobrze, żołnierzu, ale nie chcę tego oglądać. Teraz jesteście z nami. Normalnie nowi rekruci zaczynają od szeregowego, ale skoro kapitan Cory poręcza za wasze polowe doświadczenie, damy wam na start rangę kaprala. Dzięki. Moje gratulacje, synu. Dziękuję panu. No, znajdziemy wam robotę. No dobrze, to co to ja mówiłem? Opowiadał mi pan o Arce, sir. A tak, Arka. To, co tu widzicie, to tylko jej mała część. Za nami jest cała sieć jaskiń i przejść, która prowadzi stąd aż na sam szczyt stożka. Kiedy skończymy już pracę, wypełnią ją tysiące nasion, roślin, plików komputerowych i książek. Nasz stary świat może i przepadnie, ale nasze dokonania w dziedzinie medycyny, nauki i technologii nie zginą razem z nim. Nie, sir. Ale ta wyspa to coś więcej niż tylko Arka Kapralu. To twierdza, forteca. Przy północnej bramie składujemy dość amunicji, żeby wydać walkę z wirusem. Mamy karabiny, granaty, ciężką broń maszynową i wyrzutnie rakiet. Mamy też narzędzia do wytwarzania amunicji. Każdego typu, każdego kalibru. To nasz obszar budowy maszyn. Jeśli musicie naprawić motocykl, porozmawiajcie z oficerem dyżurnym. A tutaj, dzięki Starej Gwardii Narodowej, powstaje flota ciężarówek i innych pojazdów. Kiedy oczyścimy już autostrady z hord, zaczniemy odbudowę wszystkich ulic i mostów. Wasza strategia wypalania i karczowania zatrzyma traszki czy rojaki, ale autostrady tak nie oczyścicie. Horda przejdzie, sir. Wiemy o tym, kapralu. Hordy. Hordy to coś zupełnie innego, prawda? Ale odnośnie nich też mamy plan. Jaki plan? Benjamin Franklin powiedział kiedyś, nie planując, planujesz swoją porażkę. Nie popełnimy tego błędu. Nasze główne siły są tutaj, przy bramie, gotowe wyruszyć na mój rozkaz. W tych namiotach mieszkają setki kobiet i mężczyzn, jak wy, którzy przysięgli poświęcić swoje życie tej walce. Ale dla was przygotowałem coś innego. Mam zadanie, które wymaga czegoś więcej niż przetrwania w syfie i strzelania z broni. Podołacie temu, synu? Tak jest, sir. Cokolwiek pan potrzebuje. Pytacie, jak zamierzamy pokonać hordę. Zaraz wam pokażę. O, kurde! Cholera! Wszystko w porządku? O, ej, pułkowniku, proszę mi wybaczyć. Za dużo acetonu w tej porcji. Porucznik Weaver to nasz chemik. Pracuje nad nowymi sposobami... Rozpieprzania! ...zwalczania wroga. Przepraszam, ale tak. Jestem Weaver. James. St. John, Deacon. To trucie o wojsku to tak pro forma, nie, pułkowniku? Porucznik Cory zwerbował kaprala St. Johna. Jak trzeba wam czegoś z syfu, pytajcie jego. Dokładnie tak. Masz, potrzebuję kilku rzeczy. Co tutaj robisz? A, po prostu nowy żel do łączenia kwasu naftenowego z palmitynowym. Pracujesz nad napalmem? No, tak. Gość zna się na rzeczy. W sumie zgadywałem. Nie chcę przeszkadzać. Oj, nie ma sprawy. O, pułkowniku. Jestem naprawdę blisko. Bardzo blisko. Dobrze. No. Bardzo dobrze. To gdzie teraz? Pewnie do wiedźmy. Zajmijcie się sobą. Raz jeszcze przepraszam za moich ekscentrycznych oficerów. Nie ma za co, sir. Został ostatni przystanek.
Chociaż ufam pracy porucznika Weavera, to co zaraz zobaczycie, może być naszą przepustką do zwycięstwa. Tutaj. No dobra, co to jest? Proszę pani, ja tu wszystko mam w formularzu. Czy to jest zmiękczacz do tkanin? Nie, proszę pani. To przeczytaj mi to. Aktywne składniki. Chor, chlor, chloroform i terpen. No i... Wynocha. Wypad stąd! Matt, to nie ma sensu, jak sama sobie będę zwozić zaopatrzenie. Damy radę. Porucznik Whittaker, to jest kapral St. John. Nowy nabytek Coriego. Ma spore doświadczenie w syfie. Czytaj to. Co? Czytaj to. Chyba umiesz czytać, prawda? Aktywne składniki, chloroform, aterpineol, alkohol benzylowy, ostry... Nada się, kiedy może zacząć? To ja? Nie przeszkadzam. Kontynuujcie. Zostaw nas. Sara. Baczność, żołnierzu! Sara, ja... Nie. Nie. Nie, ty... Ty nie żyjesz. Ty nie żyjesz. Miałeś przecież nie żyć. Hej, hej. Nie żyjesz. Już dobrze. Nie żyjesz. Jestem tutaj. Ale czekaj, przecież nic nie rozumiem. No, ja myślałem, że zginęłaś i... Nie, najechali nas, no i... Uciekliśmy na południe. Niro, tak, oni mówili, że nikt nie przetrwał. Spotkałem O'Briena i znalazłem to miejsce. Upadło i powiedzieli, że wszyscy poginęli. Nie sądziłem, że... Nie wierzyłam, że się jeszcze spotkamy. Nie. Ej, słuchaj, możemy zaraz wyjechać, pojechać gdzieś i nie patrzeć na siebie. Chodź! Poczekaj. Nie, Deacon! Nie mogę! Trzymają cię tutaj siłą? Nie, ty nic nie rozumiesz. Prowadzimy wojnę. Nie rozumiesz? To wojna, którą możemy wygrać. Nie przyjechałem tu na wojnę. Mogę pomagać. Mogę coś zmienić, ale nie... Nie mogę pójść z tobą. Muszę tu zostać. Nie łapiesz tego, że możesz zostać ze mną? Pomóc mi? Słuchaj, po wszystkim zrobimy, co chcesz. Możemy pojechać, gdzie chcesz. Kapitan cię szuka. Tak jest, rozumiem. Czekaj chwilę. To twój formularz. Dziękuję, żołnierzu. No to grubo się dzieje. Sary znaleźliśmy. Wojna, którą możemy wygrać. Wyspa Magów. I ładnie te zadania lecą całkiem. Odblokowano przepis. Koktajl leczniczy. Malowanko. Punkt mamy do wydania, to za pamięci od razu go wydajemy i mieliśmy iść przywracanie życia po trafieniu w głowę. K.
Kapłan St. John do porucznika Weavera. Odbiór. St. John do kwatery głównej. Tu Weaver. Mogę wam jakoś pomóc, kapralu? Na formularzu napisano, że potrzebujecie rtęci. Jakieś pomysły, gdzie ją znajdę? Jasne. Powinienem był napisać. Można ją pozyskać z tego cynobru. Jednostka Coriego znalazła kopalnię na północ od Diamond Lake. Jedź tam i skontaktuj się ze mną na miejscu. Tak jest. Ej, tak między nami, to kiedy pułkownika nie ma w okolicy, to skończ z tym, tak jest czy nie, ser, dobra? Czuję się przez to starą. Jak się tam dostać? Bo podejrzewam, że na górę mamy iść. W sumie biała misja, to powinniśmy w sumie najpierw to zrobić, zanim ruszymy z żółtą, więc ja pójdę na motor. Bo białe misje lubią znikać, jak nie potoczymy fabuły w jakiś tam sposób. No, a tutaj mamy blokadę nawet. Więc póki co lecimy do motorku. Ej, ty, nie widziałem cię tu wcześniej. Jestem Jacob D'Angelo, ale ludzie mówią na mnie Dee. St. John, Deacon. To do ciebie można uderzać po sprzęt? Dokładnie tak. Potrzebujesz broni? Mam broń. A jak nie mam, znaczy, że to nie istnieje, czaisz? Świetnie, będę o tym pamiętać. O, wow. Jaka snajpera. Chicagowski Rambak. Albo inaczej zwany Tommy Gun. Obrażenia ma całkiem fajne, fajny magazynek. Kusi. O tak, warto ulepszyć sobie to ustrojstwo, co nie? Dobra. Do zobaczenia, kapralu. Kapralu, jesteś nowy? Jestem Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John, no właśnie przyjechałem. O, spoko, stary. A, słuchaj, jak będziesz czegoś szukał do maszyny, to zajrzyj. Bo tak między nami, Lucas, ten Kanadol z Diamond Lake, oskubie cię do gołego. Dobra, będę o tym pamiętać. Ale póki co nie miałeś żadnych części. St. John, kapralu St. John! Słyszysz mnie, człowieku? Ej, czy to w ogóle działa? To radio chyba nie działa. Taylor, tak, radio działa. Co jest? Deacon St. John, hej! Znaczy się, wiesz, nic takiego, tylko sprawdzam, co u ciebie. Nie widziałem cię od czasu tego całego zaprzysiężenia. To było coś, no nie? Wiesz co, jestem jakby trochę zajęty. Co? Hej, co do diabła? Musisz, co kazali ci zrobić, co? Bo ja jestem w piechocie, czy jakimś tam niecałe dni palimy gniazda, ścinamy drzewa, targamy drewno, więc co ty robisz? Badania. Wysłali mnie do syfu i kazali znaleźć surowce dla oficerów pracujących nad czymś. O kurwa, słyszałem o tym. Tak, pracują na bronią biologiczną, czy chemiczną, czy jakąś zwalczyć wirusów do gołej ziemi. Mam rację? Ha, no masz. Słuchaj, naprawdę muszę zbadać. Dobra. Hej, słuchaj, stary. Chodzi o to, że zaczynam się zastanawiać nad tym całym wojskowym gównem. Wiesz... A tak w ogóle, jakiego radia używasz? Na pewno nikt cię nie monitoruje? O kurwa! Ha, tak właśnie myślałem. Muszę spadać, bez odbioru. Porucznik Weaver, zgłoście się. Jestem w kopalni. Jasne. No dobra, stary. Rozejrzyj się trochę. Raport mówił o zestawach do badania rudy. Będziesz go potrzebował. Zestaw do badania rudy. Zrozumiałem. Cynober jest czerwonawy, ale się nie błyszczy. Jest taki matowy. Tylko zbadaj rudę, musi być czysta przynajmniej w 60%, albo na nic mi się nie przyda. Dobra, rozumiem. Zestaw do badań, do diabła. Gdzie ja znajdę zestaw do badania rudy? A może w jednej z tych chałup? Tutaj nic nie ma. Jest tylko paliwko. Benzyna. Kto by pomyślał? Jeszcze tu mamy chawirkę.
sumie to dokładnie tak to się powinno wejść. I co my tu mamy? Pełno amunicji. Jest. Zestaw do badań rudy. Dobra. I teraz chyba nas czeka powrót. Nie, weź do kopalni, mamy. Ale ten obóz to tak słabo mi się podoba. Copland i Mike to jakoś tak, nie wiem, najfajniej mają. Bardziej tak spokojniej. Dobra, dobra. Co on mówił? Czerwona i matowa skała. Cynober. Dobra. Dobra, zobaczmy jak z czystością. No nieźle. Ja na dół iść. Przetestujmy baseballa. No tak. Na razie średnio bym powiedział. Trochę tu tego mamy, ale. Kurczę, biegniecie już. Podłóż to. To już wszystkie. Sprawdźmy, czy pompa wciąż działa. A, no to jazda. I co tutaj mamy z tym zrobić? Wow. Ilu was tu? Dobra, działa. Muszę skończyć zbierać rudę, a potem wypierdalać z tego miejsca. Dobra, rudo, zobaczmy, czy jesteś czysta. Okej, dobra. Dobra, potrzebuję więcej rudy. Jeszcze więcej rudy? To zaraz poszukamy, co my tutaj mamy. Czy ja mam po tych wszystkich punktach prawie że przejść, żeby tą rudę pozbierać? Najwidoczniej tak. Mam cię. W końcu, Jezu. Kusza jednak swoje robi. Użyjmy bandaż i wytwórzmy bandaż. No tutaj mamy rzeczy dla mnie. A, tu jeszcze jakiś punkt jest, tak? Tutaj jeszcze mamy trochę do zebrania. Cynober. Jeszcze dwa punkty mamy do zbadania. Jeden minus. Drugi minus. I trzeci minus. Dobra, jazda z tym. Jest. Cynober. Coś czuję, że może coś być grubo zaraz tutaj. Dobra, to się nada. Trzeba jeszcze jednej albo dwóch próbek.
bo my dopiero próbki zbieramy, a oni później sobie co sami przyjadą pozbierać więcej. I co my teraz mamy jeszcze? Szyb windy. A niech to. Ciekawe, gdzie to prowadzi. No nic, trzeba spróbować. Ja bym się bał. A tu co jest? Kolejny tunel. Wygląda na to, że opuszczono go dawno temu. Nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Rusznik Weaver, tu St. John. Mam cynober, o który prosiliście. St. John, super, super. Już prawie jestem gotowy. O, o, czekaj chwilę. Pomóc jakoś po ruczniku? Weaver, skończył mi się alkohol izopropylowy. Masz trochę? No, mam flaszkę wódki w namiocie. Wpadnij później. Jezu, nigdy nie odpuścisz, co? Nie bądź taka, dobra? Pierdol się! Ech, te kobiety. Przepraszam cię. Tak czy siak, podrzuć mi te rudy, jak tylko będziesz mógł. Musisz mi przynieść jeszcze parę rzeczy. Bez odbioru. Benzyna. Właśnie tak. To też jest ciekawe, że Sara sobie nie znalazła faceta żadnego przez ten czas. Skoro myślała, że my nie żyjemy. Nada się. Strasznie dużo w tym rejonie jest drzewek do kuszy. Więc kusza się wydaje najbardziej przydatna w tym rejonie. Kapralu, ty koniec, Sędzionie. Słyszysz mnie, człowieku? Taylor, czego chcesz? O, jesteś dobra. W końcu rozkminiłem, jak używać tego cholerstwa. Mamy bezpieczny kanał i tak dalej. To co tam, stary? Jestem trochę zajęty, więc... No tak, tak, jasne, pewnie. Przepraszam, stary, przepraszam. Słuchaj, krążą plotki, że do obozu trafiają kawałki do tuż pod obozem pułkownika. Podobno dobry towar, może jest coś na to? Jedź pan, Taylor, więc nie wiem nic na ten temat. A czemu pytasz? Nie, ja też nie. Po prostu taki jeden kołośnik jest, który zachowuje się podejrzanie, cały czas się kręci w tej z powrotem, więc pomyślałem, że będę go śledzić, nie? Zobaczę, o co chodzi. Ach, jasne, kościół. Posłuchaj mnie, idź do Corey'ego, on się tym zajmie. Zrozumiano? Tak. To dobry pomysł. Tak, dobrze, panie. Sędzio. No to pogadamy później, stary. Bez odbioru. Jezu, Taylor, co ty znowu odpierdalasz? Jeszcze ktoś chce pogadać? Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Federalni byli jak płaczące dzieci, przyssane do piersi nas, podatników. Ale choć są głupi, nie wolno ich lekceważyć. Musicie wiedzieć, że największy grzech się gdzieś w jakimś bunkrze nie czekają, aż wirusy wyginą. Nie ocalili głodnych, ani swoich cennych wyborców. Wiecie, dlaczego tak naprawdę są u władzy? Ocalili elitę, mężczyzn i kobiety, którzy mieli układy. A teraz siedzą pod ziemią i pewnie piją sobie szampana, czekając, aż to się skończy. A tymczasem my tu umieramy, cierpimy, po to, by federalni mogli zacząć od nowa. Ale nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy. Nie jesteśmy tak głupi, jak im się wydawało. A kiedy wyłonił się, żeby odzyskać świat, kiedy świerusy już wybiło, będziemy na nich czekać. I będziemy. Pożałuję, że kiedykolwiek wyściupili nosy z ukrycia. To Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. O Jezu! Nawet tutaj nie mogę uciec przed jebanym radiem! Nowy Oregon! Chyba możemy wracać już do Arki. Bo inaczej to nie ma jak tego nazwać. Miałem powiedzieć obóz, ale tak się przez chwilę zatrzymałem i... Niech to będzie ta Arka. Dajmy ten cynober.
Wow, gdzie ja poszedłem? Jeszcze się trzeba tutaj nauczyć poruszać po tych labiryntach. Poruczniku. Nie, spoko. Zostaw ten szajs przy drzwiach. Nie, 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 nie. Chodzi o ten wojskowy szajs. Okej. Chyba tego właśnie potrzebujecie. Spoko. No, dokładnie tego. Ej, zaczekaj chwileczkę. Proszę. Polistyren. Tak, wiesz, jak te białe piankowe kubki, paczki fistaszków. Te sprawy. Tak, kumam. Ej, ej. A w ogóle, jak poszło? Z naszą wiedźmą z Wyspy Magów? Znaczy porucznik Whittaker? Myślałem, że zostawisz to pierdolenie przy drzwiach. To wszystko, kapralu. To wszystko. Ale nas dopytują o tą Sarę. A Sara to wiedźma. Ciekawe, czemu tak na nią mówią. Dostaliśmy kolejne zadanie, ale nie widzę jego na mapie. Więc podejrzewam, że będzie to w późniejszym etapie do ogarnięcia. Kapral St. John? Tak jest. Wejdź. Właśnie się raczę herbatą ziołową. To zasługa pani porucznik. Chcecie trochę? Jest świetne natrawienie. Nie, ser, dziękuję. Ja tylko szukam grafiku zadań. Mam dla was zadanie. Pewni ludzie, kapralu. Nie żeby zasługiwali na to miano. Porwali jedną z naszych. Porucznik Justin Norwood. Dobrą oficer. Czyli mają ją i... No tak, sprowadzają z powrotem, ser. Z pomocą takich jak wy jeszcze odbijemy ten świat. Odmaszerować. Odbijemy ten świat. St. John, zgłoś się. Tu kapitan Corey. Mam dla ciebie robotę. Kapitanie Corey, a jest pan na posterunku Diamond Lake, prawda? Przyjąłem. Pojedziemy jeszcze tam. To jest misja obozowa na północ od Helmut. Kolejny obóz łupieżców. Tak, widziałem, jakie macie plany. A na koniec odcinka myślę, że jeszcze zrobimy sobie łowcę obozów wypadowych. Bo widzę, że tutaj przy drodze złapaliśmy. Znowu gniazda. Strefa lęgowa. Kolejne gniazdo. Trzeba je spalić. Właśnie do środka. Hej, faktycznie. Muszę wypalić strefę lęgową do końca. Się nie spodziewałem totalnie tych stworów. A to czyżby mamy punkt Niro? Naprawmy sobie motor. Będzie działać.
Jest Niro. Niro. Może coś ciekawego będzie w mobilnej jednostce medycznej. Kolejna strefa lęgowa. Chcę to zrobić, to zadanie do końca. Kurwa. Obóz łupieżców. Banda wrednych sukinsynów. Ile napadów zorganizowaliście w tym tygodniu? I myślę, że to był dobry strzał, żeby tutaj pojechać. Mamy kolejne obozy łupieżców oznaczone. Kolejne gniazda. Ułatwić, żeby można było bezpieczniej tedy jeździć. Więc jest co robić, więc myślę, że zrobimy sobie... Następne gniazdo. Do dzieła. Kruki? Atakujące? Nieźle. Kolejne. Czas je spalić. Tam jest kolejne gniazdo. Tak, spalmy je. Tam jest kolejne. Czas na ognisko. Kolejne gniazdo. Trzeba je spalić. Pułkowniku, melduje się kapral St. John. Jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano porucznik Norwood. Pozycja jest dość mocno ufortyfikowana. Czy na pewno mam zająć się tym sam? Po prostu wykonajcie rozkaz. Kapral. Bez odbyt. Tak jest, sir. Zajebiście. No i jak to chybie? Dobra, leży. Tylko ja chyba źle podjechałem. Albo może nieźle. Dobra, chodźcie dupki, jedziemy z tym koksem. W sumie mamy widok snajperski, nie? A, kask masz. Wow. Mogłem się skupić na strzale. Mam już mało amunicji. Ale miejscówka dobra, bo tutaj możemy trochę przysnajpić ich. Tylko tak czy inaczej, ja muszę i tak zejść na dół. Ja to wezmę. Z racji, że oni tam gdzieś biegają, to może spróbujemy z snajperką przyczaić ich. No dawaj, dawaj, dawaj. A, oni też nie mam. Dobra. Wow! Ale tak czy inaczej, musimy wrócić dookoła. Stracił kask, teraz straci głowę. Zróbmy sobie bełcik. I cofniemy się motorkiem. Tam bliżej. Wejścia, wyjścia z ich bazy. Okej, maszyna bojówki. Musi być jej. Wyciągaj kustrze i wchodzimy tam. Gdzie ty tak uciekasz, co, koleś? On cię gonić, tak? Tu jesteś. Nie daj mu uciec!
piękna czystka. Albo jeszcze nie czystka. Ten leży. Tam daleko są. A nie chcę mi się kuszą bawić. Panie porucznik, halo. Wow. No dawaj, dawaj, gin, gin. To zabieramy ze sobą. Dobra, trzymaj się. Już idę. Zabieraj to. Amunicję weź. Napraw baseball. Trochę tu ich było, tych osób. Trzymaj się, idę. Co tam u ciebie, poruczniku? St. John. Straciłam już nadzieję. A, tak? Stary znajomy powiedział mi kiedyś, żeby nigdy nie tracić nadziei, bo inaczej możesz od razu dać sobie spokój. Będę o tym pamiętać, kiedy znowu napadnie mnie banda skuterów. Nic nie jest, słuchaj. Obóz jest czysty, a twoja maszyna wciąż stoi, no więc dasz radę wrócić sama, ha? Tak, poradzę sobie. Dzięki, St. John. Spoko, no to ruszaj. Idź. A to jej maszynka była, ja chciałem ją wsiąść i zdemontować na złom. I mamy czasu 56 minut nagrania. Powycinamy tam jakieś niektóre rzeczy. No to myślę, że w tym odcinku było wszystko. Tylko jeszcze sobie rozdamy ten jeden punkt doświadczenia, umiejętności w zasadzie. I zobaczmy tutaj. Przybijalność pocisku wystrzelonych z broni dystansowej. Jak najbardziej tak. Okej. Okay. I później polecimy walkę z warciu, żeby była większa szansa na trafienie krytyczne lub eliminację 25% nawet. Więc tutaj też trochę trzeba podbudować nam nasze baseballe i tak dalej. I tutaj jest ten punkt, też był ostatnio przydatny, żeby mniej rzeczy, mniej złomu potrzebować do naprawy. A więc w tym odcinku było wszystko. Grał z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego odcinka, gdzie zajmiemy się strefami lęgowymi, zajmiemy się obozami, zajmiemy się punktem Niro, więc myślę, że jeden odcinek po prostu będzie taki poboczny, a dopiero później ruszymy z powrotem na misje główne. Bo jednak tutaj tego jest dość sporo i też mamy krzykacze. Więc się ciekawie zapowiada. A to wszystko przydałoby się nam odblokować, więc do następnego odcinka. Hej, hej, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, łapkę w górę, komentarz.